Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 8 modułu kursu Podstawowe wiadomości o chorobach zwierząt i lekach. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Dezynfekcja jest ważnym aspektem w każdej dziedzinie. Pomieszczenia i sprzęt weterynaryjny powinny być odkażone i pozbawione patogenów dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt korzystających z usług weterynaryjnych. Dezynfekcja, odkażanie, niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych i ich niektórych form przetrwalnikowych. Zapamiętaj, w trakcie zabiegów dezynfekcji i obsługi preparatów dezynfekcyjnych nie należy jeść, pić i palić. Dezynfekcja. Zapobiegawcza, profilaktyczna, wykonywana stale lub czasowo w określonych przedziałach czasowych. Ogniskowa, bieżąca, stosowana ciągle w danym otoczeniu, zazwyczaj zwierząt zakaźnie chorych. Końcowa, wykonywana po usunięciu zwierząt zakaźnie chorych z pomieszczeń, zakończeniu choroby lub okresu zaraźliwości. Plan przeprowadzania dezynfekcji powierzchni. Czyszczenie wstępne mechaniczne, płukanie wstępne, mycie zasadnicze. Niektóre chemiczne środki dezynfekujące powierzchnie użytkowe. Związki chloru, związki aldehydów, związki fenoli. Związki kationowe powierzchownie czynne. Związki nadoctowe. Skuteczność działania preparatów do dezynfekcji zależy od stężenia preparatu, czasu działania, temperatury, wilgotności, pH środowiska. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.